Ale łapy ci do dzieło chamsko teraz tu rób, tak? Może jest stary, może już nikt w niego nie wierzy. Ale nie dajcie się zwieść pozorom, bo żyły na klacie już nadchodzą. Kombinowane cholernie, bo gdzieś aż tam idzie. Jak tu wypadnie rura, to koniec, także trzeba się. To jest ten smrodek, o którym mówiłem, że właśnie on wylatuje. Jest tam. Gdzie ten syfon? Zmęczony jesteś. Tam, gdzie syfon ma być. I co teraz? Nie wiem, pomożesz mi ich zrobić? Kupimy nowego spódnicy, na tyle ci powiem. Coś tańszego znajdziemy, tak jak to było, bo wszyscy byli zadowoleni. Chyba, że ten stary odratujemy. Nie, to już się nie da, bo tam... Pieprzło całkiem, tak? Popękało. A ten gołąb to co, mówi coś czy nic? Ktoś ostatnio mówił, że nie ma już tego takiego zwykłego życia na ketologach, nic nie robimy, no to proszę bardzo, prawdziwe życie teraz będzie, tak. Czyli syfon je wywaliło. Idziemy sobie, o. Pokaż nogi jak chodzą. Jak wieśniaki na przełaj? Trawką, no. Nie zrobię tego. Dobrze, ale tu o. No to nie, no to... Dobra, pieprzyj. Szybko, nie, szybko, ogóle, interwał, bo... szybko. Szybko, teraz interwał. Szybko, pieprzę szybciej. I spokój. Teraz znowu to będę pieprzał. To za szybko. Wykończ. Jakiś pan stoi, pan czy pani, jaki piękny, jaki piękny mężczyzna. Jaki piękny mężczyzna tu stoi. Tam niby miał piłę do rżnięcia, no to chyba facet. Gdzie ten syfon, Piotrek? Tu jest. Tak pachnie nowością. Zupełne przeciwieństwo mojego mieszkania. Jakie wanny, Piotrek. O, belki proszę, jakie ładne. O, tu są zlewy. Jest taki ładny zlew, patrz. Jaki fajnie zamykany, kurde. Chyba troszeczkę, na jednym taki nowszy jest, bo jest na jednym i możesz sobie skręcać. Dla dzieci, wiesz, jakby bokiem nie mogły całego unieść, tylko z jednej strony. Tu są tylko cyk, sik, mały. Ale to nie sik, bo to jest zlew. A co ja mówię, sikać do zlewu, jesteś. W łeb mi coś strzeliło. Cięty, Piotr, sikać do zlewu. O, proszę. 27 zł. I co, i spasuje do wszystkiego to? Pewnie. Bo my potrzebujemy o takie coś, Piotrek. Nie ma takich? A są, a tu są syfony. A bo te syfony się pozmieniały, jakiś air system tu jest, zapierdziele. Weźmiemy jak, ten. Jak żyje, drogę, tak? To? Jaki ty turbo wygląda. Gdzie tam odkładasz? To nic, ale jaki, to już tego to nie wyrwie nigdy. Jaki zarąbiste. No właśnie tam nie ma tego elementu. Fantastyczne co, no, naprawdę. Powiem ci, że teraz o tym jak widzę, to w takiej dupie żyłem. Ja pierdziele, ale fajnie te syfony są. Weź po prostu więcej. Kurde, weź więcej. Weź ze dwa. Zrobimy coś, wykupią. Ale piękne syfony. Tylko mnie interesuje, po co sprzedają bez sitka. I co wtedy? Nie, co wtedy? Może to jest gdzieś tam. Albo ja po prostu w jakiejś jestem ciemnogrodzie żyję i już nie wiem, że... Może tam się coś wkłada do tego? Może to nie jest w ogóle syfon. A co? No nie wiem, no różne są zboczenia na świecie. Brak hałasów i nieprzyjemnych zapachów. Piotrek? Jakich hałasów? To właśnie, brak hałasów. Brak hałasów? Nie wiadomo, co to z tym robią gnoje, jak tu sitka nie ma. Ja ten Piotrek wezmę chyba, nie mam nic lepszego. Bo nie będziemy ryzykować. Tak? No to chodźmy. Zamiast 50 do 63. Ale pokaż, jak mi nie uwierzą. Jeszcze mnie oszukali. Tak, jest. Sukin syny. To stara sztuczka rafa. Ale to tylko dlatego, to ten sukin syn jest, a on tak. Tak, to idzie tu, to dokręcamy tam, a potem to wejdzie tu. Dobra, to usiedzi, tak żeby wiesz... Nie mojemu jest dokręcone. No, to ja, ho, jak po twojemu jest dokręcone, to... To taki przekombinowany cholernie, bo gdzieś aż tam idzie. Jak tu wypadnie rura, to koniec, także trzeba się... To musimy tylko odkręcić. To jest ten smrodek, o którym mówiłem, że właśnie on wylatuje. Proszę, jaki piękny zlew. I tak ma się zakładać właśnie syfony. Tak się syfony zakłada, nie? To co, chodźmy na siłownię, teraz idziemy teraz mniej męskie rzeczy porobimy. Takie troszkę mniej męskie, no. Dobra, Piotrek, wyłącz już. Spróbujmy je zrobić tak, żeby iluzję zobaczyli. To chyba nie wiem, czy zobaczą, bo będzie ciężko. Jest, widać, no. Dobra, idziemy na trening, Piotruś, ale to trzeba się porządnie napić najpierw. Także pół tego. O, jeszcze teraz C8 do tego. A no! O. Tylko ketoza. Prosto w robocie. No dobra, nie wiem, czy będzie siła. A to nie jest trenowanie, Piotrek.
Czyżby to miało być to, co myślę? Tak, to, tylko, wszyscy, na co czekają, tylko nie wiem, jakie schody dzisiaj są. Dla zboczeńców, jak widać. Drewno? A zapowiedź gdzie? Mądre słowa na schodach zboczeńca. Drewno, z którego gdzie można jeszcze budować... Źle, jeszcze raz musisz sapać bardziej. Jak zboczeniec. No. Drewno, z którego można budować filary, nie powinno być marnowane na pieprzone pałeczki. Bo ludzie, Rafał, już nie chodzą na siłownię, tylko tyle ci powiem. To przestało być modne. Chyba nie ma już tej mody. Nie ma. Gdzie teraz się nie chodzi, Piotrek? Tak? Co to? W kiblu byłeś? Byłem w kiblu, tak. Czasami chodzę. Dawno nie byłem. Nie wiem, tydzień temu ostatnio byłem chyba. Dzisiaj, moi drodzy, będzie roztrenowanie albo przetrenowanie. To jest to samo. Nie tak, to musimy samo. Te mity obalać, przecież to jest to samo, nie? Nie to samo, ale dzisiaj będą taka raczej zabawa, czyli trening do 60-70% tego naszego obciążenia, którego używamy na co dzień, więc będzie lekko, będzie zabawa. Nie rozgrywasz nic, Marcin? Nie. Po co jak roztrenowanie? To Piotrek tak rozgrzewa. A tu Piotrek stary jest już, no tak. A pokaż jakieś takie ćwiczenie dla dziadków starych. Ale łapy ci docięło chamsko teraz, tu rób tak. Może jest stary, może już nikt w niego nie wierzy. Ale nie dajcie się zwieść pozorom. Czyli dzisiaj maszyny w takim razie, idziemy. Dwa warianty tego ćwiczenia. Jedno jest takie siłowe typowo, czyli nakładamy ile się da i po prostu robimy. A drugie jest na roztrenowanie, czyli tak jak każdy robi. Jeszcze. Sam. A jak ustrój polityczny, to jaki najlepiej? Dyktatura chyba. Dyktatura, nie? Też tak myślałem. Jakby mi dawali do wyboru, to bym wybrał sobie, nie? No ale... Ja najlepiej zrobię wszystko, to nie ma takiego, co by lepiej ode mnie zrobić. Ale lepiej taka jawna dyktatura po prostu, czy jawna, na przykład pod postacią nic, król? Nie, nic nie ukrywamy, prostu jest wódz i tyle. A. Po co to oszukiwać, jakieś kombinować? No nie wiem właśnie. Ważne jest, żeby wiedzieć, jak podejść do tego ćwiczenia, więc jak widać, tutaj się podchodzi tak. Tak, musisz tak podejść, musisz naprawdę teraz zrobić tak, jak to być powinno. No, spróbuj odtworzyć to. Trzeba przestrzegać instrukcji, to trzeba powiedzieć otwarcie. To jest dobre ćwiczenie takie na roztrenowanie właśnie. Pan tam robi, widać, że już doświadczony zawodnik. Na kolejne ćwiczenie, czyli na... co to dzisiaj? Klata jeszcze do tego będzie. Porzucimy klatę do tego. Nie powiem ci, Piotrek, 2-3... O, tak właśnie wygląda roztrenowanie. Pierwsza seria. Co jest bardziej ohydne? Wyciskanie ropnia, czy takie wydłubywanie larwy z ziemi? Ale ta ziemia zglita jest jeszcze. Wyciskanie ropnia dużo gorsze i to nie ma nawet co dyskutować. Ja bym tak powiedział. Daj, gdzie masz tego ropnia? No dobra, idziemy do domu w takim razie. Jak rywal, to największy sukinsyn, jaki chodził po ketogenicznej ziemi. Człowiek z jajami o wielkości kuli do kręgli. Jedyny, który nie bał się jeździć tajfunem. Chytry Piotr Sukin. Bo chcieli jeszcze na koniec, jeden chłop tam pisał, żebyś coś powiedział, żeby go zawstydziło. Czy to baba pisała? Wstydźcie się wszyscy. Zawsze się srają te gołębie tak. Strasznie srają, Piotrek. Dobrze, ale tak wracając srają, wracając syny, do... żeby wiesz, lak trafił. Ceny dodatkowe now. Kto to tak jedzie?
Chłop tak gębą robi, to nie był samochód Rafał, no? Wiem, no. Chłop tak gębą robi. Super syn. Ale super to robi, naprawdę, wychodzi mu to świetnie. Ale robi cały czas. Robi, biegnie przy tym. Ma siłę. To ludzie, nie ma właśnie... widzowie piszą, chcieliby ćwiczenia dla dziadków erotomanów. Na ogół siedzą na maszynach i tak się patrzą takim zbolewatym wzrokiem, ale musimy za chwilę tam. Dzisiaj o, specyficzny... tak, dzisiaj spektakl pod tytułem Rafa ma wenę i będzie męczył dla Piotra. Nie, dobra, dzisiaj męczymy. Specyficzny trening słyszałem. Co tam słyszałem... takiego starego znalazłeś coś znowu w okolicy? Nic starego nie ma, tylko przede mną jest jedna stara rzecz, ale to już nie ważne. Piotrek dzisiaj taki... Jak dziadki sobie mają radzić, tak, na siłowni? Zaraz bym jakiś poradnik.